Łukasz Klinger. Znów na gali w Polsce. Znów zobaczymy Cię walczącego na PL MMA. No, to dawne czasy, ja w ogóle pamiętam Twój pierwszy tutaj występ i Twoją pierwszą galę w PL MMA. Ale jakby pozwolisz, że ja w ogóle zacznę od czego innego, bo tak jak myślałem sobie, że kiedyś będzie może okazja porozmawiać, to zapytam, jak to jest na gali Bellatora. Bellatora, no pełny profesjonalizm. Nie no, warto kiedyś raz przeżyć chociaż taką przygodę, że bo dla mnie to jest przygoda, bo z tego nie utrzymuję się jako zawodowo, ale bo wy jako redaktorzy mówicie, że jestem profesjonalistą, ale tak naprawdę to nie jest mój zawód, którym go się utrzymuję. Nie? Więc to była przyjemność, spędzenie paru godzin z gwiazdami, światowymi gwiazdami MMA. I rywal też należał do takich, którzy gdzieś tam w tym świecie MMA są bardzo dobrze znani, więc to też dodatkowo jeszcze jakby taka sytuacja dość ciekawa. Jak to się stało? Tak zapytam Cię, może jakieś parę tajemnic się dowiem, może coś zdradzić, że to akurat tak się złożyło, że właśnie zaproponowano Ci tę walkę. Mój kolega, który z nim trenuje w Anglii, Linton Vassell, dostał kontuzji, miał rozcięty bóg brzuchowy i była kwestia 7 dni. Żeby nie szukać daleko, to zaproponowano mi to, no to... Pieniądze przymówiły i wziąłem. Nie? No i jak mówisz, była to fantastyczna przygoda. A teraz trochę inny rodzaj przygody. Jesteśmy w Rzeszowie, będziesz walczył na gali PL MMA 79 z rywalem, no właśnie jakim? Jak oceniasz swojego najbliższego przeciwnika? Miałeś okazję troszkę go gdzieś tam poznać, jeśli chodzi o jego sposób walki? Tak, oglądałem jego walki. Myślę, że będzie dobrze przygotowany tę walkę, bo z tego, co widziałem, miał jakieś 8 tygodni minimum czas na przygotowanie się. Ja miałem tylko czas na zejście z wagi tak naprawdę. 10 kilo w parę dni to kosztowało mnie trochę ze zdrowia, ale jestem tutaj. Co mogę powiedzieć więcej? Myślę, że wpadnie na mnie w pierwszej rundzie, ale muszę to przetrwać i zobaczymy. Jestem w dobrej nadziei. Powiedz, sam o tym wspomniałeś. To jest dla Ciebie jakiś tam rodzaj dodatkowego... Hobby. No właśnie. Łączysz normalną pracę z treningami w MMA. Takie hobby to ciężko jest pielęgnować, rozwijać, bo to chyba nie jest łatwa sprawa. To takie jest dość specyficzne hobby, wymagające i wysiłku, i jednak trochę poświęcenia. No tak, na przykład ostatnio, po ostatniej walce miałem 3 zabiegi na kolano, no, więc wszystkich miałem 5. Więc ciężko. Czasem muszę przerwać nawet pracę, żeby odleżeć z 2 miesiące w szpitalu, żeby się naprawić po prostu i dalej uprawiać to hobby, tak to nazwą. No jest to kosztowny sport. No więc właśnie, kosztowny, wystarcza ci, że tak powiem, środków na to, żeby tym hobby się aż w takim zakresie, w jakim by ci zależało zajmować? Czy wystarcza? Niektórzy czasem pomagają, nie płacąc za walkę, więc jest podwójnie fan, jakby to nazwać. Zgubiłem. Nie, no. Ogólnie staram się pogodzić pracę z treningami. Jest to ciężko, tym bardziej, że w Anglii muszę płacić rachunki, wynajem domu i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby przestać płacić niektóre rachunki, tak to nazwę. Nie? I muszę pogodzić pracę z trenowaniem. To tylko podpytam, czym ty się zajmujesz? Ja na ochronie różnie. Większość na czasu na ochronie pracuję, bo tam w Anglii, tak. Ale mam zamiar jechać do Polski. Już wracasz do Polski, czy... Tak, wracam, definitywnie wracam, tak. Czyli co, i wtedy będziesz to hobby jeszcze mocniej gdzieś tam próbował pielęgnować, czyli co? Czyli można spodziewać się, że Łukasz Klinger jednak mocniej jeszcze będzie chciał zająć się MMA, czy ten powrót nie jest powodowany tym, że chciałbyś bardziej się sportem zajmować? Nie, no już ogólnie chcę wrócić do siebie po prostu, tak to nazywam, do kraju, do nas. Mam już dość po prostu Anglii. Tak. No, proszę. Tak, już dużo moich znajomych wraca i planuje też wracać, więc czas jest na mnie. Ja nie wiem teraz, co ja mam powiedzieć, bo tu tak się mówi, że ciągle wszyscy wyjeżdżają, to się okazuje, że ty mówisz, że wszyscy chcą wracać. No to, czyli jednak w tej Polsce można jakoś normalnie funkcjonować, tak? To chcę, no oczywiście. Nie? Jak tam sobie dałem radę, to i w Polsce sobie dam radę, nie? Więc oczywiście, że tak. Kwestia kto co oczekuje od życia. Nie? No właśnie, a ty, jeśli chodzi o twoje oczekiwania dotyczące sportu, dotyczące MMA, no bo to, jak mówisz, to jest jakiś tam ten rodzaj dodatkowego fanu, dodatkowej atrakcji. Czy w tej sytuacji myślisz, że na przykład taki normalny okres przygotowawczy do walki, to jest coś realnego, jeśli o ciebie chodzi?
Miło było dostać 8 tygodni, ale no chyba nigdy jeszcze nie miałem 8 tygodni tak naprawdę, żeby się przygotować full do walki. Więc coś za coś, nie? No wiadomo. Biorę większość moich walk, praktycznie wszystkie dostawałem z krótkim czasem wyprzedzenia, tak to nazywam, więc... Jesteś tego przyzwyczajony z jednej strony. Nigdy nie walczę u siebie, więc zawsze na wyjeździe, więc co to będę mówić. Jestem takim typem, który dzwonisz i albo przyjmie, albo nie, krótko. Taki troszkę wojownik do wynajęcia, można było powiedzieć. No, dosłownie, tak to działa. Tutaj w sumie to dobrze, że zostałeś tu wynajęty, jeśli już w ten sposób o tym rozmawiamy, na tą galę. Walka, tak jak mówiłeś, z trudnym rywalem, ale tak jakbyś teraz miał już ocenić, miał mało czasu, ale jak w ogóle się czujesz przed tym pojedynkiem? Myślę, że Adam będzie silniejszy fizycznie, bo przygotował się do tej walki. Jest ok w parterze, jest dobry. Też mam brązowy pas, ale to pasy nie walczą, jak to mówią. Za każdym uderzeniem schodzi się belkę w dół, nie? Więc mam taki mały plan, ale mam nadzieję, że jutro wyjdzie, więc się przekonamy wszyscy. Będziemy widzieć. Dobra, czekamy w takim razie, jak ten plan zostanie przez Łukasza Klingera zrealizowany. Wojownik do wynajęcia. To fajny w ogóle tytuł filmu byłby taki. Proszę, może jakiś film zrobimy. Dobra, zastanowimy się nad tym. Dziękuję bardzo, Łukasz Klinger.